Anglicy szanują wiarygodność pewnych źródeł typu The Economist czy Financial Times i co do wyliczeń to jest dość jednoznaczna strata brytyjska, przynajmniej przez ileś tam lat. No to potencjalnie drugi szok ekonomiczny po tym szoku kryzysu, który dotknął bardzo mocno Wielką Brytanię. Natomiast no, agendę polityczną, emocje porusza populizm, porusza ksenofobia i odkąd udało się przerzucić pomost pomiędzy imigracją a przestępczością, zabieraniem zasiłków, chociaż statystyka tego nie pokazuje, bezrobociem, co najgorsze, terroryzmem, no to i agendę polityczną, i nie tylko w Wielkiej Brytanii, i emocje w sposób negatywny porusza populizm i on nakręca to, co się dzieje w tej chwili, co jest niezwykle groźne poza Wielką Brytanią dla Polski, czyli Europa egoizmów i spychanie naszego kraju przy pomocy rządu pani premier Szydło na zupełne peryferia, czyli powrót do przekleństwa geopolityki pomiędzy Niemcami a Rosją. Czy Wielka Brytania toruje Polsce drogę do wyjścia z Unii jako wspólnoty politycznej? No przede wszystkim nie jest tak łatwo przeskoczyć od wspólnoty politycznej do gospodarczej, bo inny jest status Norwegii czy Liechtensteinu, a inny Szwajcarii. Są to różne układy ekonomiczne. Na przykład Szwajcarzy są pozbawieni czegoś, co jest dla przyszłości City of London kluczowe, czyli wolnego dostępu usług. A dla Brytyjczyków usługi finansowe są kluczem. Także to są różne obszary, ale je trzeba wynegocjować. To też potrwa kilka lat, dlatego też mówię o polskim rynku zbytu, bo mamy tam nadwyżkę eksportową. No ale generalnie to wszystko jest w cieniu przesądów, uprzedzeń, bo kto inny dyktuje emocje w tej chwili? Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.